Cześć, tutaj Gosia. Rozłóż sobie matę, wskakuj w wygodny strój i zaczynamy. Usiądź sobie wygodnie na poduszce, albo na bolsterze, albo po prostu na macie. Siedź skrzyżnym. Wyciągnij prawy, lewy pośladek. Połóż dłonie na kolanach, wyprostuj plecy, kręgosłup, barki w dół, głęboki wdech przez nos i wydech przez nos. Powoli unieś ramiona do góry, nie zaciskaj ramionami uszu, czyli barki od uszu, barki w dół i schodzimy z rękoma do dołu, do kolan. I jeszcze raz wdech, ramiona do góry, barki od uszu, zapleć dłonie w koszyk i wywiń je do sufitu. Skręć się w lewo i w prawo. Zapleć dłonie z tyłu, połóż dłonie z tyłu na potylicy i otwórz klatkę piersiową i zamykaj. I jeszcze raz otwórz i zamknij. I jeszcze raz otwórz klatkę piersiową, spójrz do góry i zamykamy, zaokrąglamy plecy, łokieć do łokcia. I jeszcze raz otwieramy klatkę piersiową i zamykamy. I jeszcze raz otwórz i zamknij. Przejdź powoli do kręgu podpartego. Rozczapiesz paluchy prawej, lewej dłoni. Pamiętaj, żeby dłonie znajdowały się pod barkami. Prawa dłoń pod prawym barkiem, lewa dłoń pod lewym barkiem. Grzbiety stóp leżą. I wchodzimy do krowy, czyli głowa do góry, pośladki do góry i koci grzbiet. I jeszcze raz krowa, do góry głowa i pośladki i koci grzbiet. Pamiętaj oddechu i jeszcze raz krowa i koci grzbiet. Usiądź sobie teraz na swoich piętach. Rozstaw trochę paluchy duże u stóp i próbuj podnosić do góry kolana, tak żeby rozciągnąć grzbiety stóp. Unosimy na tyle, ile możesz. Siedzisz pośladkami na piętach i unosisz kolana do góry. Oddychasz przy tym cały czas, możesz się podpierać rękoma. I jeszcze chwila. Hop, do góry kolana. Grzbiety stóp leżą i w dół. Podwiń teraz palce stóp, usiądź na piętach. Unieś do góry tułów, unieś ramiona, barki od uszu. Spójrz przed siebie, wdech i wydech przez nos. Ramiona do dołu i jeszcze raz wdech. Hop, do góry ramiona, barki od uszu. I schodzimy w dół. Cały czas mamy podwinięte paluchy. Siedzimy na piętach. Teraz odstawiamy prawą, lewą nogę. Znowu wchodzimy do klęku podpartego, dłonie pod barkami, kolana na szerokość bioder, grzbiety stóp leżą i wchodzisz do krowy i do kota. I jeszcze raz koci grzbiet i krowa. Super. Rozstaw kolana na szerokość maty, połącz ze sobą duże paluchy u stóp i połóż się. Wyciągnij dłonie do przodu, łokcie nad matą, głowa między ramionami, czoło leży na macie. Staraj się przyciągać pośladki do pięt, pięty do pośladków. Przejdź z prawą dłonią w prawo, połóż na prawej dłoni lewą i wydłużaj lewy bok ciała. Oddychaj. I przejdź do centrum, połóż czoło na macie, łokcie nad matą, pośladki skierowane do pięt, pięty do pośladków i przejdź z lewą ręką w lewo, połóż prawą na lewej dłoni i rozciągamy prawy bok ciała. Oddychamy cały czas. Przejdź teraz na przedramiona, połóż ze sobą dłonie w koszyk, unieś stopy do góry. I populsuj sobie w pompce, tak żeby rozćwiczyć nasze tricepsy. Wdech i wydech przez nos. Pulsujemy.
i powoli wracamy. Połóż się w pozycji dziecka, rozluźnij całe ciało. Unosimy się powoli do góry. Podwijamy palce stóp, przybliżamy brzuch do ud i na ugiętych nogach wchodzimy do psa z głową w dół. Możesz sobie popedałować raz prawa, lewa noga, głowa luźno między ramionami, pośladki skierowane ku górze i pedałujesz prawa, lewa noga, prawa i lewa. Teraz daj prawą nogę do przodu, lewe kolano nad matą. Pilnuj prawego kolana, żeby nie wychodziło poza linię kostki. Unieś do góry tułów, ramiona, lewe kolano nad matą. Oddychaj. I przejdź do dołu. Połóż lewe kolano na macie, lewy grzbiet stopy. Unieś do góry tułów. Pilnuj prawego kolana, żeby nie wychodziło poza linię kostki. Jeżeli możesz, unieś ramiona do góry. I daj barki od uszu. Zrób lekkie wygięcie do tyłu. I powoli wracaj z rękoma do maty i spróbuj wyprostować prawą nogę. Duży paluch leży na macie, a prawa noga jest prosta. I powoli zginamy prawą nogę. Podwijamy palce stóp nogi lewej. I lewe kolano nad matą. I prawa ręka do góry. Lewa przy prawej stopie. I kilka razy prawa ręka do góry. Wdech, wydech. Wdech i wydech. I powoli wróć z dłońmi do maty. I przejdź do psa z głową w dół. Popedałuj sobie. Pośladki skierowane ku górze. Głowa luźno. Pięty wcale nie muszą dotykać do maty, a nogi wcale nie muszą być proste. I teraz lewą nogę daj do przodu. Prawa noga jest prosta, prawa noga nad matą, paluchy prawej stopy podwinięte. Spójrz przed siebie. Połóż prawe kolano, prawy grzbiet stopy, unieś do góry tułów. Unieś ramiona do góry, barki od uszu. I zrób lekkie wygięcie do tyłu, otwórz klatkę piersiową. I powoli wróć rękoma do maty, wyprostuj lewą nogę na tyle, ile możesz. Fajnie by było, gdyby cała stopa doklejona razem z dużym paluchem była do maty. Zegnij lewe kolano, podnieś prawe, prawa ręka przy lewej stopie, lewa ręka do góry, spójrz za lewą rękę i lewa ręka do góry i w dół. Wdech do góry, wydech w dół, do góry i w dół. Do góry i w dół. I powoli wracamy i wchodzimy do psa z głową w dół. Pośladki skierowane ku górze. Twoje pięty nie muszą dotykać do maty. Głowa luźno. Przejdź do deski. Oddychamy w desce. Jeszcze chwilę. Odłóż kolana, klatka piersiowa, broda na macie, łokcie przy ciele, pupa w górze, grzbiety stóp odłóż i prześlizgnij się do kobry. Otwórz klatkę piersiową, barki od uszu i przejdź na przedramiona. Jesteśmy w pozycji sfinksa. Cały czas otwieramy klatkę piersiową. Jeżeli możesz, wyprostuj ręce. I powoli wracamy. Połóż dłoń na dłoni i połóż czoło na dłoniach. Odpocznij w krokodylu. Powolutku wracamy. Zegnij prawą nogę. Chwyć prawą ręką za prawą kostkę i unieś prawe udo nad matą. Teraz lewą nogę zegnij, chwyć lewą ręką za lewą kostkę i unieś lewe udo. Jeżeli czujesz, że wbija Ci się talerz biodrowy w matę, to na tyle, ile możesz, unoś nogę do góry. Połóż czoło na macie, dłonie wzdłuż ciała i
Otwieramy klatkę piersiową, unosimy głowę, unosimy tułów. I jeszcze raz hop do góry i dodaj jeszcze do tego nogi. I teraz zegnij. Prawą nogę chwyć, prawą ręką za prawą kostkę, lewą nogę. I staraj się unosić do góry tułów. Uda nad matą. Pamiętaj, kolana nie rozjeżdżają się na boki. Jesteśmy w pozycji łuku. I połóż dłoń na dłoni. Możesz odłożyć policzek albo czoło na dłoniach i odpocznij w krokodylu. Oddychaj swobodnie. Daj dłonie przy klatce piersiowej i wybij się z mocnych dłoni do psa z głową w dół. Popedałuj sobie prawa. Lewa noga, prawa i lewa noga, prawa noga przy prawej dłoni, lewa noga przy lewej dłoni, paluchy na zewnątrz, pięty są na macie i włóż łokcie między kolana, złącz dłoń z dłonią i wejdź do malasany. Teraz daj dłonie do maty i unieś do góry tułów, do skłonu. I jeszcze raz malasana. Fajnie, gdyby całe pięty doklejone były do maty. I ręce do maty unosimy do góry. Wchodzimy do skłonu, prostując nogi na tyle, ile możesz. I jeszcze raz w dół, malasana. Teraz prawa, lewa ręka do tyłu. Usiądź sobie w siadzie prostym. Wyciągnij prawy, lewy pośladek. Proste nogi, paluchy skierowane ku górze. Plecy, tak jak trzyma, plecy proste. Prawą nogę przytul do klatki piersiowej, lewą ręką przytul prawą nogę i skręć się w prawo. I powoli wracamy, odkładamy prawą nogę, poprawiamy pozycję, pośladek, otwieramy klatkę piersiową, lewą nogę przytul do klatki piersiowej, prawą ręką opleć lewą nogę, lewa ręka z tyłu i skręcamy głowę i tułów w lewo. Pamiętaj, że lewa ręka nie jest podporą, po prostu z tyłu leży. I powoli wróć. I zaokrąglij plecy. I otwórz klatkę piersiową, czyli krowa i kot, ale w siadzie. Proste ręce i powolutku schodzimy w dół, tak żeby mięśnie brzucha jeszcze popracowały. Otóż czoło, plecy, przepraszam, głowę. Nogi zgięte w kolanach, stopy blisko pośladków, daj paluszki trochę na zewnątrz, pięty do środka i unosimy do góry tułów. Możesz zapleść dłonie w koszyk tuż pod pośladkami. Kolana nie rozjeżdżają się na boki, unosisz do góry biodra. Ramiona pod plecami i kolana skierowane ku górze, a nie w bok. Broda blisko mostka i chwilę poleż sobie w tej pozycji. I powoli daj stopy do przodu, tak żeby zrobić miejsce dla pleców i odłóż ciało. Teraz zwiń się w taką kuleczkę, przytul kolana do czoła, czoło do kolan. Teraz prawą nogę zegnij, przytul ją do siebie, lewą ręką chwyć po zewnętrznej stronie prawego kolana i daj prawe kolano w lewo, a prawa ręka leży z boku. Nie przejmuj się tym, że ona się unosi, spójrz za prawą ręką, czyli prawe kolano w lewo, lewa noga prosta i prawa ręka leży z boku. I zmiana. Lewą nogę teraz przytul. Prawą ręką chwyć po zewnętrznej stronie lewego kolana i skręć lewe kolano w prawo. Spójrz za lewą ręką. Bardzo przyjemna pozycja. I powolutku wracamy. Chwyć prawą ręką za duży paluch prawej stopy, lewą za duży paluch lewej stopy, zegnij nogi i pobujaj się w pozycji szczęśliwego dziecka. Prawą nogę możesz wyprostować. I zginamy, lewą prostujemy i zginamy. I powoli kładziemy się do
relaksu. Możesz sobie położyć poduszkę pod kolana, przykryć się i zostać w relaksie. Oddech oddycha się sam. Myśli już nie kłębią się w Twojej głowie. Jesteś tu i teraz. Odpoczywasz. I dziękuję Wam bardzo za wspólną praktykę. Życzę Wam wesołych świąt i takich świąt, jakich sami sobie życzycie. Dużo zdrówka. Namaste.